Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie dodatki do gry Mafia 3, tym razem DLC Gaz do Dechy. Tak ono się nazywa i zostało wydane jako pierwsze, jeśli chodzi o te trzy dodatki fabularne. Natomiast jak widzieliście, u mnie troszeczkę to w odwrotnej kolejności wszystko było pokazywane. Mam nadzieję, że dodatek wam się spodoba, w sumie zarówno sobie, jak i wam życzę tutaj dobrego DLC. No i też nie zapomnijcie o tym, aby zostawić łapkę w górę. Wy pomagacie mi w ten sposób docierać do większej ilości osób z tymi filmami, tak więc bardzo wam za to dziękuję. No a mi już nie pozostaje nic innego, jak tutaj udać się do punktu docelowego, no i rozegrać sobie misję numer 1. Tak więc zobaczmy, co ciekawego twórcy nam przygotowali. Oh. Yeah, sure, Sam. Oh, God damn it. Okay. Get your ass home in one piece, MJ. You alright? Far fucking from it. Sinclair Parrish. That mean anything to you? Nothing good. For black folks, anyway. Sheriff department down there still thinks Jim Crow is the law of the land, so we're building a civil rights case against him. Been working with an attorney out of Washington, D.C. Knows people in the FBI. That what that call was about? One of my men, named Ezekiel Dandridge, was down there meeting with folks. Getting him to agree to testify against the sheriff's department. He was compiling evidence, testimony, getting folks' names. We were gonna turn it over to that attorney. Then he ran into a motherfucker named Sheriff Walter Slim Beaumont. I was on the phone with him when it happened. I'm getting ready to leave now. I know. Yeah. Okay. Kinda laid out, ain't it? Are you having car trouble? No, sir. Everything's fine. Well, why don't you come on out here and let me get a look at you? What you doing around Sinclair this time of night? Passing through, sir. Passing through. That's nice. Beautiful night for passing through, ain't it? Who's that on the phone? My mama. Your mama? She worries. Just letting her know when to expect me. That's mighty nice. I bet she appreciates that. Yes, sir? It is a beautiful night. Don't let me keep it. Especially what with your mama waiting and all. Oh fuck. Nie mam pytań. Co za typ? Już się nie mogę doczekać, aż mu ten uśmieszek z twarzy zdejmę. Słuchajcie, to w ogóle nie posprzątał nic. In another brother falls. Lincoln, this is my daughter Roxy. She grew up in Atlanta with her mother. Pleasure to meet you. I'm Lincoln. Lincoln Clay, I know. Daddy, I already told you I can handle this on my own. There's too much at stake. The case. People's lives. Can't take any chances. Heard you ripped Dixie Mafia a new asshole. Left one of them hanging from a Ferris wheel. He killed someone close to me. Seemed like a good way to pay him back. Slim and them motherfuckers who work for him. Dixie Mafia ain't nothing compared to them. We do this, you do what I say. When
I say it. Yes, ma'am. The two of you need to get on down to Sinclair Parish and get that folder. When you got it, bring it here. Meet me outside when you're ready to go. Your ass is driving. She was supposed to be with Zeke. Blames herself for what happened. Blame's an easy thing to put on. Hell of a lot harder to take off. We'll get this done. Of that, I have no doubt. Sinclair Parish? I remember Sinclair Parish. You need to understand that back then, local police, sheriff departments, they operated with absolute impunity. And no one operated with more impunity than Sheriff Walter Beaumont. Beaumont used his power to keep Sinclair Parish white. Places like that were called sundown counties. If you were black and caught around there after dark, well, that would be the last time anyone ever saw you. No dobra, słuchajcie, myślę, że u boku tak pięknej kobiety to DLC będzie przechodziło się naprawdę z przyjemnością. My pop gave me the rundown on how you two fucked up those dicky assholes. What you did to do, Seth, that was stone cold. Did what had to be done. Yeah, I'm sure you did. But listen, if one of these Sinclair deputies ever tried to pull you over, don't stop. They'll kill you and me without a fight. New Bordeaux police don't exactly walk around giving black folks hugs. Now, ain't no disrespect, my brother. But take out Slim like you did Richie Doucette, and in their minds, that's just gonna justify everything they be doing. That's gonna make shit even worse. But you ready to just go out and kill them all, huh? No, just the ones that matter. O, proszę bardzo, wszędzie plakaty z tego, co widzę, szeryfa. Oczywiście uśmieszek na twarzy, jakby inaczej. I tu mamy chyba jakieś kłopoty, czy przejedziemy? Zobaczcie to. No, w tym mieście niestety nie jest za kolorowo. Nie, tu na razie się nie będę mieszał w te sprawy. Chciałem troszkę więcej historii poznać, pojechać sobie na te główne misje. O, i tutaj chyba szeryf nas dopadnie, co? Come on, man, this is some bullshit. Move, man, move, shit. Let me drop. Oh, fuck. Nie mam pytań, konkretna babka, to mi się już podoba. Mamy też tryb slow motion. Strzałę w pułapki, dobra, RB. But you wanted to keep a low profile. Yeah, well, we on our ass now, so a low profile done come and gone. Now get us the fuck out of here. Yes, ma'am. Myślę, że tą drogą tutaj uda nam się przemknąć przed policjantami. Wydaje mi się, że nie będę mógł zamówić dyspozytorki. No dokładnie, tak mi się wydawało właśnie, że dyspozytorki nie będziemy mogli wezwać. Ale poradzimy sobie bez tego. No zobaczcie, jaka tu jest ładna okolica. No, no, no. Postarali się. Ale zobaczcie. Nie dość, że mamy bardzo seksowną Roxy, to jeszcze potrafi. A tutaj sobie z policją nieźle poradzić, ale nie dziwię się, bo pewnie wielokrotnie mieli jakieś problemy z nimi. Widzieliście, zwykła przejażdżka, nie? Jak się tutaj mogła skończyć, gdyby nam nie pomogła nasza koleżanka. I co dalej? Let's get on them, James. Jesus Christ, Roxy.
I've dealt with asshole cops before, but goddamn. They'd rather ice your black ass than sooner look at you. Now I hear what you've been saying. Those motherfuckers are a whole new brand of intense. And keep your eyes open for more pins as we head through town. Niestety mam lekki problem, ponieważ ucierpiała moja tutaj felga i nie wiem, czy ja mogę... Dobra, pojedziemy sobie normalnie, nie wiem, czy... Chciałbym zmienić... Ale fajna masakra, ale to genialnie wygląda, naprawdę. Te niektóre lokacje są tak wyśmienite, że człowiek chciałby się zatrzymać, pooglądać sobie tą okolicę. I zobaczcie, nie? Ile pracy trzeba włożyć, żeby stworzyć takie klimatyczne miejscówki. A czasami człowiek jedzie przed siebie i nawet do tej uwagi nie zwróci, nie? Zobaczcie to, nie? No ja to muszę sobie skoczyć. Nie ma innej opcji. Z tego co widziałem na trailerze, takich właśnie miejscówek, gdzie będziemy jakieś skoki wykonywać kaskaderskie, będzie sporo. MJ Palmer's up ahead. What's MJ like? Sinclair born and raised. He a white boy looking to make a difference. You trust him? Of course I trust him. Although I think he got more balls than sense. Sounds like my kind of people. This it up here? Yeah. Chwilę obecną dosyć ciężko mi się tutaj jedzie tym pojazdem bez tej felgi. Ale mamy już tutaj, jak widzicie, 300 metrów tylko do punktu docelowego, tak więc nie powinno być większych problemów. Foxy Roxy. I ain't seen you in a good minute, girl. MJ's waiting for y'all in the greenhouse. Now you say hey to Lula and them babies for me. Okej, gdzieś tu powinna być szklarnia. Czekajcie. Gdzie my tu mam... O, jest, dobra. Szklarnia to kojarzy mi się tylko z jedną rzeczą. A mianowicie kiedyś nagrałem odcinek z GTA. Chyba jeden z najpopularniejszych moich odcinków do tej pory. Ma tam chyba ponad milion wyświetleń. I pamiętam, że mówiłem na coś folia i wszyscy się tam kłócili, że to nie jest folia, to jest szklarnia. A ja tłumaczyłem wam potem, że szklarnia to jest ze szkła, a folia to jest z folii. I teraz do tej pory jak gdzieś widzę jakąś folię albo szklarnię, to zawsze mam z tego bekę. Z tych akcji, które działy się w tamtym odcinku i pod odcinkiem, szczególnie w komentarzach. They need a place to lay low, send them my way. Look after yourself. Ain't you two a sight to behold? Yeah, we just a regular old beauty and the beast. Lincoln here is beauty. Name's Mitch, but most folks call me MJ. How's the drive in? Got a warm welcome from the Sinclair Sheriff's Department. Goddamn assholes. Since the thing with ZQ, Slim's had them high alert. And when'd you get back? A few months ago. This is my ticket home. Lost part of my stomach. It was about a year ago. Shrapnel? Huey got hit by an RPG. And next thing I know, I'm on the ground with part of the tail rotor sticking out of me. This helps with the pain. God damn. Some of my best work. That cop friend of yours got us a line on our missing folder. Mickey? Yeah. Told me Slim's got it locked up down at the station. Don't suppose there's an easy way in and out of there? No, not unless you're invisible. Them motherfuckers don't leave much chance. So I should probably wait until it's dark. Try to get in when most of those assholes have gone home for the day. That's what I was thinking. Slim's a slippery bastard. Unpredictable. So I'm gonna tag along and help keep an eye on things. I'm gonna be waiting for you outside. Appreciate it. And MJ, you might want to get in touch with that cop friend of yours. Tell him to call in sick. Oh, that motherfucker's long gone. Teraz pytanie, czy ona będzie wszystkie misje wykonywała wspólnie ze mną?
byłbym przeszczęśliwy z tego powodu. Zawsze, ja po prostu lubię wykonywać w grach właśnie w kooperacji. Zawsze jest to dla mnie przyjemne, no chyba, że osoba, z którą gram, jakiś tam koleś czy jakaś babeczka jest kulą u nogi, nie? To wtedy to nie. The sheriff's station usually is killing through this time of night. Surprised you didn't go in and snatch the files yourself. I thought about it, but I suppose you deserve to have a little fun. Hey, you generous. Don't fret. I'll be keeping a bird's eye view on things from nearby. Give you a heads up any way I can. Pamiętacie, nie? Pierwszy odcinek z drugiego DLC, którego ja wam pokazywałem w pierwszej kolejności. Tam typek był naprawdę dosyć dużym problemem dla nas. Strzelał gdzieś tam w ogóle, tam gdzie nie miał. Czy mam to robić po cichu? Ja, szczerze powiedziawszy, zdecydowanie bardziej wolałbym tutaj zrobić jakąś rozróbę. Tędy oczywiście nie przejdę, więc będę musiał udać się jakoś tutaj. Dobra, widzę jakieś tutaj w ogóle schody. Okej, dobra, pomału. Mnie ciekawi jedna rzecz. Czy mogę użyć snajpera, którego wszyscy, którzy grali to w to DLC premierowo, nie mieli? Bo snajper pojawił się dopiero w drugim DLC. Więc zaraz sobie to ogarniemy. Chyba będę mógł. Wydaje mi się, że tak. Tylko teraz pytanie, czy ja sobie w ten sposób nie narobię problemów? Okej, tego mi trzeba było. Chciałem, żeby się rozdzielili, bo wtedy mam okazję do użycia broni z tłumikiem. No, ty świnio jedna. Ja ci dam bekać. Why you hiding, boy? Nie widziałeś nic. Careful, dickweed. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie te zwłoki, żeby tutaj czasami nie było jakichś podejrzeń. Schowamy sobie. Chociaż z drugiej strony to głupota troszeczkę, bo zobaczcie, ile tutaj pozostało śladów krwi. Drugi typek gdzie poszedł? Nie wiem gdzie poszedł, ale możemy sobie teraz pójść tutaj, załatwić typów z dołu wszystkich. Znajdź teczkę. Słuchajcie, może uda nam się ogarnąć to bez tego, bez wykrycia, bez jakichś szczególnych zabójstw, ale chyba nie. Chyba sobie robiłem złudną nadzieję, bo to wszystko się znajduje pewnie pięterko wyżej, gdzie coś wyczuwam. Jest znacznie, znacznie więcej policjantów. Przeładujmy. Było już grubo. Ktoś tu idzie? Coś tu się ruszyło. Fuck, gdzie oni idą? Oni idą dołem, czy? Nie, wszyscy idą tutaj do mnie. Oh fuck, ale będzie tutaj... Ale tu będzie rozruba! Co tu się zaraz będzie działo? Bang!
z shotguna, bang! Bang! Dam śpiewać, skubańcu! Bang! Pięknie! Tutaj musi być gdzieś teczka. Nie będziemy robili tego po cichu. To, z czego oni tutaj się dopuszczali, słuchajcie, to jest w ogóle niedorzeczne. Muszą dosłownie dostać za swoje. Gdzie jest tylko ta teczka? Pytałem się ciebie! Skubańcu, gdzie jest teczka? Tutaj musi być. Wygląda mi na to, jakby teczka miała znajdować się gdzieś tutaj. O, proszę. Mamy jakiś gabinecik. Wow! Zobaczcie to! Ja pierdziule, dobra, bierzemy teczkę, nie będzie. Chociaż wiecie co? Myślę, że... Dopóki nie wezmę teczki, to mogę się po okolicy rozejrzeć. Zobaczcie, jakiś orzeł tutaj. Alkohole. Tak się urządzili tutaj. I coś czuję, że teraz jak wezmę teczkę... A cygara nie weźmiesz? Nie weźmiesz. Dobra. Nothing I can't handle. Meet you back at MJ's. Alright, and keep the cops off your ass. Shit. Most deputies headed your way through the back gate. Uda mi się to jakoś wymknąć bez większych problemów. Oni powinni na samym początku zająć się, słuchajcie, swoimi kumplami. Dobra, weźmy teraz sobie granaty. Jestem przygotowany na nich. Nie dam się zaskoczyć. Przeładujmy sobie. Dobra. Nie wiecie co, zmienimy sobie broń na tą. O, coś mi się tutaj zawiesiło. Spadam, gdzie jest? Ucieknij z teczką. Grabi się tu wiesza, ole ich tu jest. Ja pierdziule. Lincoln, no to się wpakowaliśmy w takie tarapaty, że aż się gra wiesza. Dobra, lecimy. O fuck, ale posiłków tutaj nadjeżdża. Ale tu posiłków nadjeżdża, nie mam pytań. Gra mi przycina. Dam radę. Kurde, cały czas wszystkie dodatki działały płynnie, gra się nie wieszała. Aż tu nagle, kurde, tyle akcji, tyle policjantów, że mi tropi. Jadę oczywiście bez opon. Na samych felach. Nie napawa mi to zdecydowanie optymizmem. O, już ich zgubiłem. Ale jajca. Ale muszę coś zaraz ogarnąć z grą, bo takie dropy, jakie tutaj się pojawiają, to dajcie spokój. Widzicie, teraz mi się tutaj przyfarciło, ale niech będzie jakaś grubsza akcja, a na pewno takie akcje będą. No to już nie chciałbym takich niespodzianek. No takich... No zobaczcie, jak się dropi mi tutaj wszystko, masakra jakaś. I was wondering when you was gonna show up. You doubt this boy from the hollow?
Let's just say I'm still surprised you ain't fuck it up. Give me time. I'm sure I'll find a way. Slim made some notes inside. Highlighted a few names. Fuck. Slim already gone to work. Some of these people done gone missing. Which means they're probably dead. He knows the names of the people we've been talking to. God damn it, we've been working at this for almost a year, putting everything together piece by piece for it to all fall apart now. Ain't nothing falling apart. We always knew the motherfuckers would hit back. These folks gave their life thinking we was gonna see this through. We still got the pictures, the written testimony. We ain't gonna let Slim worm his way out of this. So, what's our next move? I'm gonna call the folks on this list and tell them to get the fuck out of St. Clair. After that, we gonna see about Slim and his asshole friends. Okej, słuchajcie, tak więc w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Powiem wam, że... spodziewałem się tego, że to DLC będzie najsłabszym z tych wszystkich. Tak, oglądając te trailery, patrząc na to wszystko, zostawiłem sobie je na sam koniec, no bo mówię, to będzie chyba najsłabsze, a patrząc na to, jaki jest klimat, jaki jest motyw fabularny, i ile to może tutaj te walki z policją, z tymi szeryfami, ile to może przynieść frajdy, sprawia, że zapowiada się to niezwykle, niezwykle ciekawie. Już nie będę czekać kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że wy też. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało, i czekajcie na kolejne materiały z DLC-ków do Mafii 3. Trzymajcie się, cześć!